Ojej, jak ładny, to jest nowa edycja damska. Powiem ci, żebym chciał w kobietach startować, jak widzę ten biały pas. No. Zobacz, kurwa, jak to wygląda pięknie. Jo, kurwa. Cześć, Łyk leci, ekipa WK z tej strony. I Zakrzew. I Zakrzew, siemanko Zakrzew. Nie miał być dzisiaj Zakrzewa, bo nie o tym jest odcinek, ale sobie nagramy, bo się akurat serio przez przypadek spotkaliśmy. Tak. Ja nie wiedziałem, że będziesz u nas. Ja wysiadam za rzeczy, przyszedłeś? BMK, jedyna niepowtarzalna w środku, no wiadomo kto. Myślę, kurde, zajebiście, bo naprawdę nie spodziewałem się, że ktoś to będzie, nie? Tylko no. Zobaczyłem, myślałem, że o, może Sakry będzie. Miłe zaskoczenie. No, a jak chcecie posłuchać sobie, jak gadamy razem przed w magazynie, to zapraszam do mnie na dworze. Tak, na kanale Zakrzewa jest takie UFC Behind the Scenes. Tak. Chodzi cały czas za nim tutaj pan kamerzysta. I wiecie, i my musimy rozmawiać, ale nie ma tej kamery. Jest tylko rozmowa. Ale jak jesteś Zakrzew, to właśnie co sądzisz o tym, żeby była u nas, jeżeli chodzi o serię Najsilniejsi na YouTubie, żeby zrobić podział na pro? Czyli wziąć sportowców takich jak ty, że mogli sobie przyjść tą ławę zrobić. Jeszcze planujemy zrobić kategorię w tym mainstreamie 80 i 80 plus. No to ja mam już przygotowaną odpowiedź. No. Jak sobie teraz, jak mi o tym mówisz, no bo wiem, że Fame już coś takiego, bo wczoraj oglądałem Cage'a i oni coś takiego szykują, jak chodzi u nich, żeby robić pas pro, coś takiego, nie, dla takich bardziej prosów. O. Więc jak najbardziej tutaj sobie myślę, no bo co, wy ubierzecie na ławę, jednak ludzie też chcą się pokazać na tej ławie, zaczynają ćwiczyć, no i później to już nie jest tak, że przyjdzie jakiś laik, nie, ktoś powtórzyć wynik, no bo jednak zobaczy i później sobie myśli, kurde, przyjdę do was za jakiś czas poprawić wynik, czyli jednak ćwiczy, nie, więc jednak myślę, że wrzucanie już jakieś tam, w sensie oddziaływanie, oddzielanie ludzi, wiesz, takich bardziej co ćwiczą i się przygotowują teraz do tej ławy, jest jak najbardziej w porządku i jak najbardziej propsuję. Widzowie tego chcą, więc zobaczymy, no jeszcze dzisiaj będziemy ustawić słowo. Myślę, że wiesz, to jest jak najbardziej zajebisty pomysł. Na swoim Insta chyba z dwa dni temu dodałem pytanie, kogo by widzieli ludzie na ławie i wśród propozycji było też dużo apeli, żeby była ta gałęź pro, nie? Żeby mogły przychodzić do nas osoby, które ćwiczą na tą ławę, nie? To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że idziemy po ten biały pas. Zobaczycie nowy pas dla kobiet też. Żeby nie było, że kobiety nie mają swojego pasa. Więc faceci będą mieli czarny pas, kobiety biały. No i jeżeli zdecydujemy się na tą dodatkową, nie federację, tylko no, na tą ligę pro, no to trzeba będzie też zrobić pas jakiś pro, nie? Uważaj. No myślę, że tak trzeba będzie. No. 20 minut wystarczy? Dwa tygodnie będę. Na wspólnej. No. Niebo z dziecięcych lat. Czy ktoś otworzył? Ładnie, co? Na fajna, sobie. Fajna w ogóle ta tutaj jest. O, musi być separacja do litery P. No tutaj ja to jest W, Fame, WK. Polsat, pas króla. Pozdro Casio. Tym bardziej, że będę. Tak, pas króla stąd? Myślę, że tak. Ty waży. Ale ten biały podoba mi się. Tak? Jeszcze nie widziałem całego, ale nie wiem, czy nie bardziej jak czarny mi się podoba. Ogólnie. Albo po prostu dlatego, że jest nowszy. I wiesz, już się przyzwyczaiłem do żadnego. Ale ten biały, powiem ci, że robi takie wow. Jak widziałem na zdjęciu chociażby, nie? To. No. Naprawdę jest. Super. Dobra, to idziemy do pani Marysi. Jakiej pani Marysi? No pani Marysia z na wspólnej. A. Idziemy do baru. Tak, do baru. I tu by był bar, nie? No. I tu Pudzian był i tutaj była ta scena nagrywana. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Pączek, krobur, chodźcie zaczycie pasy. No. Owca i poczuj wyglądają, jakby byli niskorośli. Kurwa, jaki zajebisty ten pas tam. Panowie, byłem zbożeniem rzemieślnika polskiego, który robi zajebiste wyroby. Zresztą, że tym wiecie, i przywieźliśmy dwa pasy. I z jakiego kraju skóra, przepraszam? Z Polski, z polskiego woła. Nie, chłopie. Trzy pasy. Białe pasy są z Włoch, mówiłem ci to. Kurwa. No. A czarne jest z woła?
Polskie Dobra, panie. To te są włoskie, ale dziewczyny lubią Mediolan. Wiesz, o co chodzi? Już? Mediolan, stolica mody. Nie będą na pewno obrażone, bo zobacz, kurwa, jak to wygląda pięknie. Ja pierdolę, chyba ciężki. Aż niebezpiecznie tak podnosi. Ale teraz powiem ci, żebym chciał w kobietach startować, jak widzę ten biały pas. No, to nie myślę, że wiesz, chciałbyś być kobietą. No, tą stronę nie, idę właśnie. Wiesz, że na igrzyskach teraz to już możliwe. Więc w okolicach zawodów myślę, że możemy startować, gdzie tylko chcemy. No, w każdym sporcie. 200 na nowo i jedziesz z białym pasem. Tak. I mu i krzyczysz, and steal, and steal! Ja ten mogę też otworzyć? 200 nanomol teścia pod koniec redukcji, and steal! No one and only! Michał Sakie! Michalina Sakowska! Estro, wyjebało! A dlaczego Michalina? Przecież kobieta może też mieć na imię Michał. Dlaczego jesteś taki szowinistyczny? Bo jestem szowinistyczną, kurwa! Ale do tej, do winek ci pasuje. Człowiek, dlaczego? A testujesz winek nowy? No. Jako? Bo jestem seksistą i jako masz dobry. Wiesz, jak to frajer dzieciaku, że używasz takich słów? Dobra. Popatrzyłem, ale... Dobra, ale... Dobre nożyczki, tam są. Ale jest jeszcze jeden czarny pas. Oglądasz Godzilla versus Kong? To nieważne. Ale kto widział? Dobra, trzeba powiedzieć oczywiście pod YouTube, ile kosztuje jeden pas, ile jeden pas kosztuje, żeby osoby wiedziały, o co walczą. 8000 wyszedł jeden pas. 8, no i dobra. 800. Czyli zwycięzca ma żeby taki pas. Żeby wiedziały, o co walczą. Tak jest? Na bar. Żeby móc w tytule napisać, że kupiłeś pasy za 20000. Oszczędzaj to głos. Jest drugi powód. Oszczędzaj głos. I jeszcze mamy jeden czarny pas. I to już mówiliśmy o tym na początku, że jest to pas dla kategorii do 80 kg. I od teraz robimy tak, że jak będziemy zapraszali gości z mainstreamu YouTube'owego, szeroko pojętego, to do 80 kg zrobimy oddzielną tabelę. Powyżej 80 oddzielną tabelę. I jeszcze jest osobna tabela dla frajerów, których nie zapraszamy, więc będzie pusta. To w ogóle był kolejny punkt. Jakie są jaki jest regulamin? A, dobra. Że to, nie... to sprecyzuj. Precyzyjnie rzecz biorąc, ta osoba musi albo ważyć powyżej 80, albo poniżej 80. Musi być kobietą albo mężczyzną. I nie może być frajerem jebanym. To tak naprawdę tyle. No i musi być znana. Poligrafem będziemy robić test, czy nie jest frajerem. No. Musi być znana tam w świecie sportu. A, właśnie. No nie, w świecie mainstreamu, ale... I zastanawiamy się jeszcze nad tabelą pro. Ale myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, o konkretach tabeli pro. Ale chcę, żeby widzowie wiedzieli, że będziemy nad tym kminić, bo też dla pro będzie inny pas. Więc jak już może będziemy mieli pas, to zrobimy o tym odcinek. Na razie bardzo istotna informacja, plus 80 i minus 80. Teraz rozmawiam z pasu tenisczarkiem i pas mi napisał, że o, że zajebiście to obydwoje się załapią na minus 80. To parsknąłem śmiechem, ale pasut będzie że pasut będzie w minus 80. Będzie robił wagę, będzie... będzie się odwadniał może. W tej kurtce będzie z lateksowej. Jeżeli będzie chodził w worku na śmieci przez kilka dni, nie będzie nic jadł, będzie tylko pluł i nie będzie przyjmował płynu. Nie będzie nic jadł. Codziennie na vlogu pasut spierdala maka. Pasut, jak przyjdziesz tu poniżej 80, to jak? Ale czekaj, to ja serio idę jako kobieta na igrzyska. Zanim go zapniesz, chciałem wam pokazać, taką ciekawostkę wam powiem. Pan, który robił nam pasy, powiedział, że tak. Rozumie, że to są pasy dla kobiet i chcemy je wręczać kobietom. I wie, ogląda nasze, odkąd zrobiliśmy u niego pas, ogląda nasze odcinki i mówi tak. Przymierzałem ten pas na swojej żonie, który jest wygięty tak samo jak męski. Więc zrobiłem tak, że ten wręczycie, żeby ktoś go miał sobie tam w domu, a ten jest specjalnie pod nagrywki i jest bardziej wygięty, żeby pod nagrania bardziej opinał na kobiecie. Okay. Tutaj jest mniejszy łuk, a tu jest większy łuk. Jedno pytanie, które kieruję w imieniu
osób, które ważą minus 80. W tej chwili, co są u nas na tabeli. Nie ma. Przykładowo tak. Jestem gimper i ważyłem poniżej... Dobra, gimper nie wiem, czy ważył poniżej 80, pewnie nie. Ale jestem, powiedzmy... Czekaj, kim ja jestem? Ważył poniżej 80. Kto? Gimper. Ważył poniżej? To jestem gimper, ważę poniżej 80. I co, teraz mnie wrzucicie na tabelę nową? Czy jak to będzie? Czy muszę przyjść? Przyjść. Musimy cię zważyć. Bardzo dobrze włażę. Musimy cię zważyć, bo ci nie wierzymy, że ważysz 80. No. Ważymy cię i wtedy... Pasutowi też, jak coś nie wierzymy totalnie. Czyli, żeby się zarejestrować u nas ponownie, nawet jeżeli ważyłeś 80 poprzednio, no to musimy to zważyć i tyle. Nowy sezon wyciskania. Tak, trzeba być cały czas w formie, a nie, że... Albo cyklicznie. Forma na lato. Nie na lato. O. Ktoś powiedział to, siedział na leżaku chyba, nie? Z książką. Chyba tak było. No to jeszcze co do projektu mogę tak powiedzieć w skrócie, że jak projektowaliśmy pas dla kobiet, nie chcieliśmy, żeby on się różnił od męskiego, więc to, co jest czarne na tym pasie, zrobiliśmy białe na tym pasie. I to, co było jasne tutaj, zrobiliśmy ciemne tutaj, czyli ta część jest ciemniejsza, a tutaj jest jaśniejsza. Więc po prostu te pasy są kontrastowe, to, co było czarne, jest białe na tym, to, co było czarne na tym, jest białe tutaj, a złoto zostało w tych samych miejscach. A i tak lubię najbardziej motyw ze sztami. No i oczywiście tutaj jest napis najsilniejszy, a tutaj jest najsilniejsza. Że chcę się schudnąć, bo jakby jak mniej ważę, wcześniej ważyłam więcej, teraz ważę mniej, jakby czuję się tak lekko i fajnie, sprawnie i nie muszę czekać. Nie, no robota, fuj. Jakby działam. Dużo sparowałaś, nie? I jeszcze takie warunki spartańskie tam są, że teraz miałaś więcej tlenu, my się śmiejemy z tego. Jakby Wysokogórski u Norberta jest, nie? No nie ma tlenu mniej. Nie mam, no, ale ogólnie co do sparingów, to wydaje mi się, że sparingi mi najwięcej dały, bo jakby przez dwa ostatnie miesiące się cały czas napierdalałam z różnymi, z jedną dziewuchą i początki były takie, że bez kitu miałam strasznie obity ryj, krew mi leciała z nas, ale to było spoko. A po walce nic nie masz. No to prawda, jakby ja nabiłam kamiszta na pewno jednego wielkiego guza, ona potem w wywiadach mówiła, że to w ogóle z treningów i że nic jej się nie stało podczas walki, już mniejsza z tym. Ale co, no tak, te sparingi mi dały najwięcej, mimo tego, że właśnie moja rywalka bardzo lekceważyła i mnie, i moje sparing partnerki, mówiła w wywiadach, że powinnam sobie znaleźć lepsze dziewczyny do sparowania, że ona jest dużo lepsza od tych dziewczyn, z którymi ja sparuję. No spoko, jak widać nic mi się nie stało, nikt nie uszkodził mnie tak jak moja sparing partnerka Natalia. Właśnie. Ojej, jaki ładny, to jest nowa edycja damska. Tak. Fajnie, czyli jest... Masz najsilniejsza. Najsilniejsza! Powinna być jeszcze WK Dziczka albo coś w tym desenie. No i skóra nie jest z Polski, ale jest z Włoch. Podobno z Mediolanu, ze stolicy mody. Także dziewczyny podobno to lubią. Nie wiem. Spoko, ten jest dużo ładniejszy od tamtego i taki czyściutki. Jestem pierwszym posiadaczem, mam nadzieję, że szybko nie stracę. Też się bardziej podoba, wiesz? Jak ktoś się będzie prężył do tego pasa, to właśnie, robię tutaj trening z Szymonem, muszę powiedzieć, że musimy zacząć podbijać, bo ja tutaj nie skończę, dopóki nie będzie 50 kilo, akurat mam trochę wolnego, więc możemy spróbować. Dobra, sprawdźmy, czy pyknie mi to 45. Puh. Dobra, sprawdźmy. Powoli, 3, 4. O! Dawaj. Nie, musisz to wyciskać. Dobra. Zbyt dawno nie wyciskałem. Dobra, powyciskam minutę. Musisz, ale pas jest cały czas swój, nie? Dobrze. Pas jest cały czas swój, ale nie, no ławka jest szczera, nie? Ławka to jest fajne. Szczera. To jest fajne. Dobra. Kurwiła się, założyła, ubrała się, już wychodzi z pasem. Nie ma klamy. Dobrze, dobre nastawienie. Tak, idę teraz na trening, więc mam na czym pracować. Pas zabieram, ale wracam. No, dobra, hej. Pa, pa. Hejo. Hejo.